W nowej perspektywie unijnej środki europejskie na Mazowszu będą dzielone według podziału statystycznego. Oznacza to, że Komisja Europejska nie widzi województwa mazowieckiego, ale dwie jednostki terytorialne. Jedną stołeczną, w której skład wchodzi Warszawa i 7 przyległych powiatów, oraz drugą, czyli Mazowsze regionalne, składające się z 32 powiatów, w tym ziem tworzących region radomski. Ten podział jest o tyle ważny, że do Mazowsza regionalnego trafi zdecydowanie więcej środków europejskich niż do Warszawy i okolic. Dzięki temu podziałowi statystycznemu ta część poza metropolitarna otrzymała propozycję na tym etapie negocjacji na poziomie 1,5 miliarda, dokładnie 1 555 milionów euro. Gdyby nie było tego podziału statystycznego, całe Mazowsze może by dostało ofertę na poziomie 500 milionów euro. Nie sądzę, żeby tych pieniędzy było więcej. Więc to jest efekt tego podziału statystycznego. Środki te będą do podziału na wszystkie subregiony Mazowsza Regionalnego. Warto tutaj przybliżyć, jaka pomoc z tych programów w ostatnich latach trafiła do regionu radomskiego. Pierwsza perspektywa środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc 2007-2013, po szczegółowym zliczeniu dla subregionu radomskiego, to było ponad 1 mld zł dla subregionu. Jeżeli chodzi o obecną perspektywę, która jeszcze będzie trwała, że tak powiem, do końca 2022 roku, bo trwają jeszcze projekty i rozliczenie tych projektów, ale o to jesteśmy spokojni, że te wartości będą bardzo porównywalne. Fundusze z programu regionalnego to nie jedyne wsparcie, na które w najbliższej perspektywie unijnej może liczyć subregion radomski. W ostatnim czasie rząd wyraził zgodę na dołączenie Mazowsza Regionalnego do programu Polska Wschodnia. Mazowsze znajdzie się tam obok województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dla tych 6 teraz regionów przeznaczono kwotę 2 miliardy 508 milionów euro. To daje nadzieję na zdobycie w ramach oczywiście otwartych konkursów, bo to nie jest tak, że ta koperta będzie podzielona na poszczególne województwa. To będą konkursy w całym programie, ale daje nadzieję na zdobycie nawet do 400 milionów euro. Wśród głównych beneficjentów Polski Wschodniej znajdą się samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.